dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Staki, jest ze mną siostra i gramy w Risk of Rain 2. No i tak, co tu dużo mówić, tym razem dziś to siostra ja jest łowczynią i ja jestem komando. Nadal normalu, nadal nie ogarniamy, nadal nie ruszyliśmy gry poza odcinkami trochę, więc ready. I no tak. Bo minęło niecałe 5 minut, nawet minuta nie minęła. No dokładnie, nawet nie minęło nie minuta. I tak, jeśli chodzi o dzisiejszy epizod, mój cel jest prosty. Musimy szybko ogarnąć teleportera w mniej niż 5 minut, bo chcę zobaczyć siebie. Nowego tego szkila. I tak, dobra. Nie mam kasy. O nie! Już zlamiłem, wpadłem w jakąś przepaść. A właśnie, siostra, przy okazji ciekawa rzecz, którą na temat tej. Nie, spokojnie, twoje strzały same będą namierzane. Właśnie chciałem ci to wspomnieć, że odkryłem, że one są same namierzane. I biją znacznie więcej niż to, co ja tutaj mam jako komando. Właśnie mniej mam wrażenie. Halo, nie chcę. Co jest? Nie chcę skrapować. Ja to odbuduję. Nie chcę skrap robić. A dobra, tu widzę drukarkę do napoju energetycznego, on cię przyspiesza sprinta. Wiem. Ale nie wiem, czy to dobry pomysł, wiesz, nie, oddawać przedmioty na sprint. Nie jest aż tak opłacalny. No. I muszę przydać chyba łuczniczkę, bo komando fajne, ale trzeba celować. A ja preferuję komando. Okej, chyba odblokuję achievementa za to, że umrę. A czy to są strzykawki na prędkość ataku? Nie, chyba nie. Nie wiem. Warto sprawdzić, jeśli to jest to... Co jest tam? Wrogowie mogą puszczać... Zaryzykuję mój talizman, który jest potężny, żeby zobaczyć, czy te strzykawki to jest to, bo jeśli tak, to będę musiał farmić. I... Atak speed, tak! Tu mam atak speedy. Więc jak masz biały przedmiot, to wymienię to na atak speedy. Będziemy wtedy mieli większą sytuację pozytywną. Dobra. Okej, nawet nie dostałam nic takiego fajnego, więc... Proszę bardzo. A focus krystal? Okej. Gdzieś tu jest wróg? Oczywiście bierz sobie. Ewentualnie ja z chęcią też przyjmę nadmiarowe. Leży tutaj szybko podnieść, bo ja przez przypadek to mogę wziąć w każdej chwili. I dobra, mamy minutę. Ale szybko coś. Teraz robię pił. No tak. Szybko szukaj przy okazji też tego, jak to się nazywa? Teleportera. Bo chcę w 5 minut to kupuję szybko ogarnąć, coś, żeby dostać achievementa. Zmienić od razu na strzykawkę. Okej. Chociaż bombę w sumie mogę zostawić. Nie, bomba jest chyba dobra. Tak speed jest fajny, no ale efekty tego typu też są bardzo potrzebne, moim zdaniem. W sensie już mam 2 strzykawy. Okej, ja mam na razie jedną. Bo trafiło mi się piórko z tym podwójnym skokiem, więc nie mogę tego wymienić, bo to jest lepsza jakość. Dobra. Energy drink. Dobra, ja to wymieniam. Energy drinka oczywiście, tak. Achievement. Mam achievement the basics. Discover 10 items. Aha, odkryłeś 10 przedmiotów. Okej, to ja nawet tego nie mam jeszcze. Dobra. Ja już robię piu. Tak szybkie jak fajnie. Ty prawie. Fajnie. Ja, jak mówię, na razie biegnę, szukam gdzieś czegoś i... Ja już też szukam teleporta, jak chcesz. No tak, bo chciałbym naprawdę zdobyć ten achievement za 5 minut przejść tego, bo... Dosłownie to jest taka kwestia. To? Czytając opisy umiejętności... to będzie dostać barierę. Tak, to jest fajny przedmiot, ale dosłownie przeczytam opis umiejętności komando przed meczem i tam zobaczyłem, że jest właśnie achievement za to, że tam... jeśli się właśnie dobije, czy tam w 5 minut się ogarnie to wszystko, co się ma właśnie... nowe rzeczy zamiast daszać. Mamy też tą topaz brusz. Chyba broszkę topazową zostawię, bo to jest lepsze niż piu szybsze. Myślę, że lepsze jest szybsze piu, ale to jak boli. Ale dobra, jeśli tak mi radzisz, to... Dobra, to co zmienię. Dostałam coś zielonego. Rose Buckler. Reduce incoming damage while sprinting. A, czy jak sprintujesz, co możesz robić nawet podczas strzelania, tak ci zdradzę, to dostajesz mniej obrażeń. Nie mogę. Bo to jest strzelanie chyba. Okej, dobra. Biorę kolejną strzykawkę. Dobra, ja już biegnę. Gdzieś. Szukać. Widzę musimy sklep. Okej, to fajnie, ale gorzej, że nie zdążymy. Mam już 4 minutę. A ja mam drona strzelającego. Wow, pierwszy raz nie leczniczy. Okej, ja się cofnęłam, ale ja smort. Nie ważne, czy się cofasz, czy nie, po prostu musimy to szybko ogarniać. Ale tutaj nic nie ma. A u mnie są wrogi. Ale dobra, opłaca się stakować te strzykawki, zdecydowanie. Mówiłam ci.
To już wiem, co jest chyba jedną z takich podstawowych zalet grania jak dowolną postacią, jeśli chodzi o przedmioty. Bierzesz strzykawki, możesz robić salwę, nieważne czy masz łuk, czy jakiś, nie wiem, wrzutnik granatów, czy cokolwiek to by było, nie było. Przecież z góry mówię, nie wiem, czy ktokolwiek tu posiada wrzutnik granatów, nie proszę mnie spoilować. Ja chcę odkrywać grę samemu. Nawet jeśli to znaczy, że będziemy ginąć na dnie planszy w nieskończoność. Nie okej, okay, to jednak używa losowego przedmiotu. Nie, bo wiem, teraz że tak mi moją bombę zużyło. Okej. Okay. Wiem, że może tak to zabrzmiało, ale teraz będąc całkowicie totalnie szczerym. Nie wiem. Wiem, że coś... Wiesz co? Z wrzutnikiem granatów, jesteśmy, ale kojarzysz coś może podobnego? Było może w jedynce. Tak, nie wiem, czemu się kojarzy shotgun, bo jak mówię, jedynkę trochę znam. Ale czy tutaj jest... Nie cholernie mam pojęcia. I to szczerze mówię z pełną premedytacją i tak dalej. Mam wrażenie, że utknąłem w martwym punkcie. Dobrze. A dobra, jednak znalazłam przejście. Ale zdobyłem fajną księgę, która daje mi szansę na zdobycie skarbów po zabiciu wrogów. A, dobra, jestem gdzieś wyżej, tylko czy coś tu widzę? Ja na dole łażę, szukając różnych rzeczy. Okay. U mnie właśnie dziwnie spokojnie jest, żadnych wrogów. Wołają cię Gwiezdny Kluczu. Wołają mnie, super. No to chyba będę musiał zrobić cięcie i... Życzę mi szczęścia, ludzie. Żebym tylko nie zginął podczas tego cięcia. No i niestety, drodzy oglądacze, jestem martwy. Chyba? No nie zdążyłam. I nie wiem, jak tam wejść nawet. No cóż, to chyba w takim wypadku znaczy to mniej więcej tyle, że będziemy musieli zresetować tą planszę. Bo coś nie sądzę, ja żeby siostra dała radę. Ja zostaję przy mojej uczniczce. Zostajesz przy uczniczce? Okej, okay, dobra. Mi tam może nic nie robi, ale będziemy musieli chyba zacząć od nowa, bo jak widzicie, no niestety... Dobra. Znamieniu, więc... Quit to menu. A tak, quit do menu i robimy cięcie do momentu, w którym wejdziemy znowu do gry. Dobra, jesteśmy już ponownie. I miejmy nadzieję, że tym razem nie będzie takich znamień i że znowu dostaniemy ten boski sprzęt do drukowania strzykawek. Chociaż w to nie wierzę. Czy to jest ta sama plansza? A plansza może wyglądać podobnie, ale nie jest dokładnie ta sama. Co tu możemy kupić? Crowbar jakiś? Okej. Okay. Bomby i leczonko takie. Dobra, to żaden... A jest jeszcze drugi. Broszka, scrap i bullet. Dobra. Sprawdzaj co chcesz, rób co chcesz. Ja tutaj siedzę, ja się tutaj zajmuję swoimi. I tak. Nasza jest definitywnie. Znalazłam Shrine of Blob. Okej. Okay. Gdzie musisz ofiarować swoje życie, żeby coś dostać. Wolę tego nie tykać. A ja może bym tyknął, ale na razie jeszcze jestem zbyt lamisty. Jeszcze nie mogę drona kupić, dobra. Okej, okay, dobra, zniszczony. I w ogóle jakoś taka ta plansza dziwna, bo nigdzie nie widzę żadnych skrzynek. Ja znalazłam tutaj jestem przy jednym sklepie. Jestem przy jednym sklepie, od razu mówię, rezerwuję ten sklep dla siebie, bo tu widzę szkieletar. Jestem obok teleporta! Już? To lecimy od razu? Czy jeszcze coś... Zapinowałam go. Okej. Okay. Nie, bo wiesz, możemy jeszcze lecieć od razu, albo możemy jeszcze spojrzeć trochę do farmy skrzynek i tak dalej, jak wolisz. I znalazłam skrzynkę akurat. Tam są skrzynki. Dobra, wiesz co? Jeśli się uda, to będziemy mieć achievement, bo 5 minut wtedy zdążymy. Dobra, to chodź. Ja biorę energy drinka, bo dostałam. Dobra. Ja wiem, że to... On o, ej, dostaliśmy coś innego! Mamy coś innego, fajnie. Nie ma znowu tego robaka. Fajnie, że nie ma tej królowej robaku, co tam było. Ej, halo, jestem nie, prawie no, dead. Yes, co to miało być? Minus 22. Nie. Czy wy to widzicie, ludzie? To jest dzień po prostu... Jakiś dzień wszechogarniającej ramy. Lecimy jeszcze raz. Lecimy jeszcze raz. Ja się nie poddam. Mówią, ja do trzech razy sztuka. Tak, do trzech... Przepraszam, do trzech razy lama w naszym wykonaniu. Dokładnie. Pamiętaj o tym, ale my siostra. Już lamimy. No, dlatego do trzech razy lama. Ale dobra, o, tutaj mamy zepsutą jakąś wieżyczkę. Wieżyczka. Skrzynka. A to jest skrzynka. Dobra, o... Dobra. Ja nie trafiam. Okej. Okay. A moja łuczniczka nawet nie namierzyła jeszcze wroga tamtego. Aha. Dobra, czy stać mi już? Nie, jeszcze... Jeszcze ja mam 23, ile kosztują? 34 widziałem tutaj jedną, nie wiem ile reszta. Okay. Mhm. Ja już pędzę. Chwilę poczekał, ja tutaj poczekam chwilę, bo właśnie są te dwie skrzynki, to ja sobie otworzę, jak będzie mi stać.
A ja eksploruję w międzyczasie. Ja też będę eksplorował zaraz, tylko chcę po prostu chociaż tych trochę skrzynek kupić. Dobra, dwie monety proszę. Dwie monety. Znalazłam drukarkę grzybów i dwie skrzynki obok siebie po 34. Tych grzybów, jak się stoi, to leczą? Tak. Nie wiem, czy to jest aż taki dobry przedmiot, ale okej. Znalazłam też teleporta już. Okej, dobra, super. Ja zdobyłem talizman, który będzie leczał, dawał kulki lecznicze przy zabójstwach w jednej skrzynce. Okay. I drugą też czekać, żeby otworzyć, czy już biec do ciebie? Mam, gazolin mam. Okej. Biec już do ciebie, czy mogę jeszcze tutaj farmić? W sensie, nie, możesz sobie farmić. Chociaż z drugiej strony ten achievement za 5 minut, no... No w sensie, ja wiem, gdzie jest teleport. Wiem, zaznaczyłaś go właśnie, więc tak. Nie będę siedział przy tamtej skrzynce, może jeszcze jakieś inne tutaj gdzieś znajdziemy. W sensie, ja znalazłam tutaj jedną, którą otworzyłam i dostałam gazolin, nie najlepsze. A, czy wiem? Może nie wydaje się jakieś super, ale ciężko to ocenić, bo my jeszcze wielu rzeczy nie znamy i nie ogarniamy. Okej, znalazłam dwie skrzynki, więc pozwolę sobie obie otworzyć. Oczywiście. Bomba i grzyby. Te, które miałam. Te takie grzyby, te takie nieruchome, że tak jak nazwę? Jak stoisz... Nie, jak... Tak. Wybuchowe tak. I jak stoisz, to ten. No właśnie, to chodzi o te grzyby, które leczą, jak się nie ruszasz. Okej. Dobra, próbujemy już. Mamy jakiekolwiek sprzęt, więc idźmy. Ja w sumie nic nie mam, ale niech będzie. Nie masz nic? Mam jeden talizman. Nie, ja mam jeden talizman, ale idźmy już z tym. Idźmy. Mówisz? Pomyśl w ten sposób, im szybciej to przyjdziemy, tym większa szansa na to, że na późnych etapach będziemy jeszcze na easy czy na medium. Przez co może nam się uda. Poczekaj, tylko pozbędę się wrogów, którzy na razie się tu pojawili. Mi się ten teleport od niej podoba. Zaczynam! Dobra. Jakiego bossa mamy? Wandering Vergant. Wielka Majtuza. Okej. To jakoś szybko ginie. No, może to jest po prostu jakiś taki słabszy. Pamiętaj, że no, ja na przykład nie ogarniam, jak to jest zbalansowane. RNG. I inne takie. Akurat tak, ale to jest roguelite, a podstaw każdego roguelite jest RNG. Wiem, ale wiesz, o co chodzi. Tak. Nawiązujesz do palebnych spadaj gości, którzy... Nie wiem, czy w momencie publikacji tego odcinka będą już na YouTubie, czy jeszcze nie. Jak zrobiłeś miniaturę, to będą. Nos! Co to było? Eksplozja meduzy. Aha, bo ty nie żyjesz! Nos. Nie, ja inaczej tego nie określę. No. Dobrze, tym razem się uda, prawda? Ale to już ostatnia próba na tym epizodzie. A jak znowu zlamimy? I tak, ostatnia próba na tym epizodzie. I już następne próby będą w następnych odcinkach. A teraz pozwól, że jeszcze się wczujemy. Szybko łyknę se kawy. Smacznej kawusi. Mam nadzieję, że nie słyszeliście tego siorbania za bardzo. Nie, siorbania nie było, jak już słyszałam szklankę. Wiesz co, siostra, ty nie słyszysz, bo Discord wygłusza większość moich dziwnych odgłosów, ale OBS nie chce tego wygłuszyć. Używaj sprinta. No, sprintuję przecież. Lubię sprint. A już się płomyczki pojawiają. Tu od pierwszej sekundy cokolwiek napotkasz, chcecie zabić. No, co to jest? Teleport mam już. Już masz? Mamy jeszcze czas w takim wypadku na spokojne wyfarmienie różnych rzeczy, ale tak, mam już teleporta. Znalazłam jakiś cool sunglasses. Jak działają? Nie wiem, w sensie znalazłam maszynę, w której można kupić, więc sobie chcę wyfarmić monety na nie. Okej. No ja jestem tu przy teleporcie już mniej więcej i będę tutaj po prostu... Dobra, kupuję te okulary. Właśnie mówię, że spokojnie kupuj, zwiedzaj, szukaj. Gain 10% chance for hits to critically strike, dealing double damage. Crit rate, dosłownie. Crit rate, widzisz? Porządny przedmiot. Każdy wieloryb byłby z ciebie dumny. Pozdrowienia dla kumatych. Tak. Może by nie, to nie tak, że ja to jakoś bardzo i uwielbiam, tylko to wina siostry. Znalazłam jakąś kapsułę, którą otworzyłam i Znowu to dostałam. Aha. Przeznaczenie po prostu. Ale może to jest oznaka dobrego szczęścia.
Ale nie, ten przedmiot jest fajny. To jest przedmiot, który się odnawia i tak jakby takie mechaniczne piły wyrzucam. No wiem, widzę te piły. Które zadają damage. Bardzo duży, moim zdaniem. A właśnie, a jak ci podoba bumerang od łowczyni? Bardzo fajny. Przypomina mi, wiesz co? Kojarzę, że kojarzysz coś takiego w jakiejś grze było. No coś było, nie może. Pamiętam, nie pamiętam, jakiej grze. Ja też, ale tą grę lubiłam i grałam. No. W sumie dziwne, żebym nią grała, jakbym jej nie lubiła. Właśnie, siostra, czemu za mną biegniesz? Tutaj skrzynek sobie szukam tylko. Dobra. No ja też szukam. I uwaga, co dostanę? Deathmark. Deathmark. Fajna działa? Rzecz, tylko że tutaj potrzeba czterech debuffów na jednym wrogu. Chyba nie umiem nakładać debuffów żadnych. Nie wiem, wiem, że... I kolejna skrzynka, co mi daje? Energy drink. W sensie, energy one drink jest fajny. Nie, ale on jest fajny, jeśli chcesz szybko po prostu podróżować, co jest super naprawdę dla nas. Ale ogólnie nie jest może najlepsze. Znalazłam jakiś challenge... You have invited the challenge of the mountain. Który się pojawił przy teleporcie. A, okej, okay, jak to działa? Nie wiem. A dobra, ten, może teleport już? Bo mamy jakieś tam rzeczy. Oh, no, no nie! To są dwie uśmiorni... Nałożyłam krwawienie na ośmiornicę. Znaczy meduzę, okay. Jezu! No wiem, o co chodzi, spokojnie, siostra. Ludzie też wiedzą. Panie, bo bumerang. Mogę się jeszcze pożalić, że zapominam o używaniu mojej drugorzędnych umiejętności bardzo często. A ja nie, ja ciągle ich używam. Zwłaszcza R. A ja też używam, tylko że czasami zapominam po prostu. A ja non-stop ich używam. Jak tylko mam. Zwłaszcza teleporta do robienia. Nope, 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 nope! Okay. I don't wanna die. Ty nie chcesz być dead? Ale bycie dead ma zalety, nie musisz nic robić, możesz sobie spokojnie odpoczywać. You know what? We can't win this. A. Noż! Yeah! To było zdychanie synchroniczne! Proces! To było zdychanie synchroniczne. Dobra. Nie wiem, co nam jest dzisiaj. Ale mam achievement learning proces, który polega na tym, że 5. raz umarłem. Jej! I'm proud of you. Okej, okay, dobra, tu jest nawet opis. To co robimy z tym faktem, siostra? Jeszcze raz? Zamiana! Wracamy do swoich, okej, okay, dobra. Dobra, ostatni raz. Kolejny, ostatni raz. Bo w sumie... Ile razy już mówiłem, że to ostatnie podejście dzisiaj, w tym epizodzie? Nawet 20 minut nie dosiągnęłeś, więc no, wypadałoby. No i tym tak, razem tak. Pojawił się inny biom. Troszkę. A może, może? Okej, okay, jak pięknie, nie muszę celować. Ja z celowaniem problemów osobiście nie mam. Ja też nie, tylko po prostu fajniej jest... Powiem tak, przez moją krótką chwilę, kiedy grałem w taką grę, co się zowie Paladins, zawsze grałem Torvaldem, dopóki go nie zmienili, bo ja nie lubię celować. Okej. Okay. A ja w Overwatcha gram w tym, czym gram, czyli nie wiem, no, bo już dawno nie grałam. A ja w ogóle nie grałem, tak się pochwalę. W Paladinsy coś tam grałam, ale niewiele. W Smite'a najwięcej chyba grałam. Myślisz, siostra, że ja dużo grałem? Nie, mówię, ja najwięcej chyba w Smite'a grałam. Pamiętaj, że u mnie granie w gry wygląda tak, że gram przez chwilę, zapominam o niej i potem po kilku miesiącach sobie przypominam, zagram raz, zapominam i tak dalej. Dlatego na YouTube'ach coś ogrywam po prostu. A, przy okazji... Znalazłem teleporta? Pierwsza gra. Gdzie jest teleport? Następne gry. Co robią pociski? W ogóle? Znalazłam open chest damage. Okej. Okay. Co dostałam? Okay. W ogóle dostałam ukulele. Okej. Okay. Nie wiem, jak ono działa, ale przy okazji, jak zdobędziesz masz opcję kupienia pocisków, chyba bardzo warto, bo zwiększamy obrażenie na bossów. A czemu skrzynkę zaznaczyłaś, jeśli mogę wiedzieć? Nie skrzynkę, to jest sklep, a chcę coś kupić, a nie mam pieniędzy jeszcze, więc... A, okej, okay, dobra, nie rozumiem, zapomnieć. Rozumiem. No ja znalazłem za to skrzynkę i sobie ją zaraz otworzę. Ja już mam, ja kupuję znak zapytania, bo co innego. Personal Shield Generator. Najlepszej, najlepiej, przeżywalność. Przeżywalność!
ja kupiłam znak zapytania i dostałam bombę. Śmierdziuchę. No, te bomby są chyba fajne. Nie śmierdziuchę, tylko przyklejającą się. Nie stinki, sticky. A sticky, Jezu. Okej, tu jest jakiś sklep, który ma tego pluszowego misia, którego dopiero co odblokowaliśmy przed chwilą. A zobaczę sobie, jak działa ten misiek. To jest Isaac, ale w 3D, dosłownie. Tougher times. Często block incoming damage. Szansa na to, że zablokuje po prostu obrażenia. Ja to muszę mieć. Dostałam topazową broszkę. To też dobry przedmiot. W ogóle tak dotarłem do wniosku, że my chyba powinniśmy się skupiać na przeżywalności, nie na obrażeniach i szybkości ataku. Tak. Receive flat damage reduction from all attack. No gra po prostu nam mówi, słuchajcie, wy się stankujcie. Wy musicie się stankować. O, mam tego teleporta. No dobra, to aktywujemy już? Wiesz, kupmy w wieżyczki. Wydaje mi się, dobra, że mogą nam mocno pomóc. Dobra, dobra. Ja jak jakąś znajdę fajną wieżyczkę, to ją kupię. Na razie jeszcze... Ale tutaj są wieżyczki dosłownie obok teleporta. Okej, ale ja chodzi o to, że na razie idę do sklepa jednego, którego zobaczymy w oddali. Chcę zobaczyć, co tam jest. Ja już jedną... Dobra, to był healing drone są jednak, okulary. Nie wieżyczka. Okulary, albo nie wiadomo. Biorę okulary. Crit rate, bardzo ważna rzecz. Gemisin mnie tego nauczył akurat. Nie, ale teraz tak nie żartuję. Chociaż to 10% crit rate'a tutaj może być naprawdę super, patrząc na to, jak to wszystko wygląda. Tak samo, że Genshin Impact, szczerze. Tutaj się nie wypowiem, bo wiesz, jak ja siadam do tego raz na ruski rok, to ja robię po prostu to, co mi się chce i psuję tę grę przez przypadek. Nie, ja budując postacie, to po prostu już tylko patrzę na CR i TD. Nie kupiłeś Link Drone'a! O, to pokonaliśmy! To nam się uda. A, już wiem, jak działa ukulele. Przeskakują takie jakby fale dźwiękowe, atakujące. Okay. Dobra. A nie, ale teraz się nam uda, bo jeszcze dostałem też przecież pociski, które zwiększają obrażenia przeciwko bossom. Czyli animucja tak działa. Amunicja jest. Tak, animucja. Dokładnie. Masło... Spało mu się chciać normalnie. Tak, dokładnie. Spało mu się chciać. Widzisz, pamiętam wydaje, słynne klasyki. Zastanawiam, czy mi się wydaje, czy my naprawdę musimy grać z tym postaciem w takiej konfiguracji, żeby to nam się udawało jakkolwiek. Tak. A jak? No i właśnie, bądź ze mnie dumna. Nie zapominam o bumerangach i o deszczu strzał. A ja zapominam o byciu żywą troszkę. Aha, to niedobrze. Bycie żywy jest przecież istotne, chociaż bycie martwym też jest fajne, jak już mówiłem. Bo nie musisz się przejmować niczym, nawet kredytami, które wzięłaś za życia. A to dobra, ty tu jeszcze powinnaś się cieszyć, bo jeszcze nie masz kredytu. Ja jestem młoda. Ty też nie masz, nie kłam. Chyba to jest studencki. W sumie nie jestem pewien, czy mam jakiś kredyt, czy nie. Nawet już nie pamiętam w tym momencie. No chyba nie, chyba ja też właśnie jeszcze jestem o tyle szczęśliwym, młodym... Człekiem. Drona zniszczyło? Grazlak żyła. Aha, to by Grazlak żyła? Wykrzaczyła. Aha. W sensie nie wykrzaczyła, a wywaliło mnie z lobby. Aha, a to ciekawe. Bo ja nadal tu jestem w lobby i gra normalnie trwa. I nawet zrobiłem jakieś przedmioty. Ale dobra, zginęłem. Niestety zginęłem. To jest przeznaczenie, widzimy się za... A ty jesteś u mnie, biegniesz w jakimś dziwnym miejscu. Nie, wiesz co, siostra? 24 minuty. To wystarczy na takie zlamienia i na takie nieogarnienie. Mówię, widzimy się za pół minuty! W takim sensie, dobra. No to cóż, pięknym akcentem zbugowanej siostry, która biega w powietrzu i się oddala od świata. Kończymy epizoda, jak już siostra mówiła. Adios. Dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że lamienie wam się podobało i że nie jesteśmy totalnymi idiotami, którzy nie powinni grać w tą grę nigdy. A jeśli nie jesteśmy, to napiszcie mi to w komentarzach, z chęcią je skasuję. Więc no, to tyle i trzymajcie się. Hej, hej!